No, myślałem w pierwszej chwili, że popełniliście taki sam błąd jak wiele innych zborów, ale nie zupełnie. Co mam na myśli? Że za długie kaplice budujemy. Za długie czy za duże? Za długie. Dlatego, że wszyscy siadają z samego tyłu, a przód jest pusty. No ale ja widzę, że sala jest pełna. Także cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam was również ze zboru Filadelfia, z Bielska Białej. Cieszę się, że dzisiaj możemy tutaj być razem z wami, wspólnie razem dzielić się również słowem, które zostało w jakiś sposób głęboko osadzone w moim sercu. Nie będę mówił nic szczególnie nowego niż to, co od kilku tygodni leży w moich sercu, w moich myślach, na czym się zastanawiam. Przyjechałem dzisiaj, aby zwrócić waszą uwagę na kwestię zaproszenia. Na pewno każdy z was był kiedyś zaproszony. Czy ktoś nigdy, nigdzie nie był zaproszony? Ja myślę, że każdy z nas kiedyś otrzymał jakieś tam zaproszenie. Z jednej strony zaproszenia są takie, że tym się cechują, że nas wyróżniają. Bo ja jestem zaproszony, a wy nie, na przykład. Ktoś jest zaproszony, a ktoś obok nie jest zaproszony. A więc jest to jakieś wyróżnienie. Zaproszenia mają wiele takich cech, które czasami sprawiają zdumienie. Bo jak jesteśmy zapraszani, to bardzo rzadko zdarza się, że poświęcamy bardzo dużo uwagi temu, by skoncentrować się na istocie tego zaproszenia. Po co zostaliśmy zaproszeni? A bardziej koncentrujemy się na tym, jak się przygotować do tego, żeby udać się na miejsce naszego zaproszenia. Ja myślę, że szczególnie wszyscy panowie, mężowie, jak przynosisz czy usłyszysz, że jesteście zaproszeni, to pierwsze co, to żona do szafy mówi: a w co ja się ubiorę? Nie mam się w co ubrać. A szafa pełna. No właśnie, jak się ubrać, to jest czasami najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o zaproszenie. Ale to, po co zostałeś zaproszony, to jest już gdzieś tam mało istotne. Jednak przecież zaproszenie dotyczy nie tego, żebyśmy przyszli i robili rewie swoich ubiorów, ale byśmy mieli ze sobą na przykład społeczność, albo żebyśmy uczestniczyli w czymś ważnym dla kogoś innego i na tym, abyśmy nasza uwaga koncentrowała. Są też takie zaproszenia, których się nie lubi. Ja to u siebie w zborze mówiłem, że w pierwszym dniu mojej edukacji w szkole średniej zostałem zaproszony do biura dyrektora. I wcale tam w podskokach nie szedłem. Bo wszystko zaczęło się od jakiegoś tam wybryku, który się pojawił. I to w pierwszy dzień, w pierwszej klasie średniej i szkoły. I od razu miałem przyjemność poznać się z dyrektorem osobiście. Nic, w każdym razie są zaproszenia różne, ale też są różne reakcje. Boże Słowo na przykład sporo mówi nam o zaproszeniach. Na pewno macie już w swoich głowach, w swojej wyobraźni przypowieść Jezusa, który mówi, że Królestwo Boże jest podobne do człowieka, który wysłał zaproszenie na wesele syna. Wszystko było przygotowane, więc posłał swoje sługi, mówiąc: drodzy goście zaproszeni, jest wszystko przygotowane, zatem przychodźcie. I co? I zaproszeni odrzucili zaproszenia. Po prostu przestało ich to interesować.
To jest zastanawiające, że czasami zaproszenia nie są nam, tak mówiąc kolokwialnie, na rękę. Czy ja muszę się udać? Czy ja muszę w tym wziąć udział? Czy ja muszę skorzystać z zaproszenia? Więc z zaproszeniami to bywa różnie. I tamci w Ewangelii Mateusza, o tym czytamy, znaleźli sobie wymówki, żeby nie być takimi, że odrzucają, żeby nie powiedzieć wprost, nie chce mi się. No to wymyślili, jeden wymyślił, że po prostu kupił rolę, inny kupił bydło, inny się sam ożenił, więc to wszystko było jakąś tam wymówką w ich oczach. I wtedy to jest rzecz ciekawa, że Królestwo Boże Jezus przyrównał w tym podobieństwie dalej do zaproszenia, które zostało skierowane nie dla tych, których by się wydawać mogło, byli tego jak gdyby godni, czy zasłużyli na to, ale to zaproszenie zostało skierowane do wszystkich, którzy byli najmniej do tego upoważnieni, aby być zaproszonymi. Którzy najmniej mogli się spodziewać tego, że będą zaproszeni. Wyjdźcie między opłotki, wyjdźcie gdzieś tam do zaułków miejskich, poszukajcie ludzi bezdomnych, poszukajcie ludzi, którzy gdzieś tam się poniewierają i zgromadźcie ich, napełnijcie salę. To jest coś bardzo ciekawego, abyśmy mogli mieć w swoich myślach, w swoim sercu, kiedy będziemy w dalszym ciągu zastanawiać się nad zaproszeniem. Dlatego, że nie ten akurat urywek Słowa Bożego chcę uczynić swoim głównym tekstem czy podstawą rozważania. Ja chciałbym dzisiaj waszą i swoją uwagę skoncentrować konkretnie na zaproszeniu, które Jezus osobiście skierował do otaczających go ludzi. Zaproszenie, które każdy z was czytający Biblię jest w stanie na pewno wyrecytować na pamięć. Ale chciałbym się mu dzisiaj bliżej przyjrzeć, chciałbym na to zwrócić uwagę, jak sprawa się ma z tym zaproszeniem. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale od 28 wiersza czytamy tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, powiedział Jezus, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Do tego miejsca na pewno nic szczególnego, nowego, odkrywczego, przynajmniej w pewnym momencie dla mnie nie było. Ale tak jak już powiedziałem, od wielu tygodni, trzech, czterech, to słowo przeżywam, żyję tym słowem. Bóg pokazuje mi pewien obraz. I na to chciałbym dzisiaj też zwracać waszą uwagę. To zaproszenie jest wyjątkowe z kilku powodów. Bo ono jest skierowane do konkretnych ludzi, którzy spełniają konkretne warunki. To nie jest tak, że każdy, kto chce, co prawda oczywiście wszyscy, pójdźcie do mnie, ale którzy jesteście spracowani. Jesteście tu bliżej kopalni niż my, na pewno górnicy są wśród was. A jeśli nie, to znacie. Ja jednego tam swojego widzę, górnika. I oni szczególnie wiedzą, co to znaczy być spracowanym. Jak wygląda człowiek spracowany? Bo nawet trzeba być górnikiem, żeby być spracowanym. No chyba, że się jest matką i żoną niepracującą, więc tato nigdy nie jest spracowana. Nie ma powodów do tego, żeby być spracowana, wychowując dzieci, zajmując się domem, prawda? To jest powszechne mniemanie. Takie osoby nie są nigdy spracowane.
Ale patrząc generalnie na człowieka spracowanego, to człowiek, który jest na pewno zmęczony. To człowiek, który jest spocony. To człowiek, który jest brudny. To człowiek, który marzy tylko o tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do miejsca, gdzie będzie mógł się położyć, by odpocząć. To człowiek, którego niewiele interesuje już na dany dzień. Który nie myśli i nie marzy o jakichś tam wzniosłych i wielkich sprawach. Jest spracowany, zmęczony i ma tylko bardzo wąski zakres swojego pola widzenia. Tego, czym jest zainteresowany. Drodzy, różnie w historii patrzono na spracowanych ludzi. Wspominałem kiedyś historię rewolucji francuskiej. Sprawdzano ludziom ręce. No więc gdy miał takie ręce ktoś jak ja, to od razu szedł w miejsce odosobnienia i niewielu z tego miejsca żywymi mogli wrócić z powrotem. Raczej tam się kończyło ich pielgrzymka. Spracowane ręce, popękane palce, zgrubiałe naskórki, to efekt tego, że człowiek jest pracujący. Dzisiaj oceniamy, że praca niekoniecznie musi być fizyczną tylko, chociaż powiem szczerze, kiedyś, gdy pracowałem w firmie, prowadziłem firmę, udając się na warsztat, usłyszałem od załogi: Panie Edwardzie, co wy tam w tym biurze robicie? Wy nic tam nie robicie, siedzicie przy komputerach, siedzicie przy biurkach, kawkę sobie pijecie, wam to jest dobrze, my tutaj musimy pracować, a wy tam nic nie pracujecie. Mówię, a co wy byście tu robili, gdybyśmy nie siedzieli przy tych biurkach? Co wy byście robili i czym byście się zajmowali, gdybyśmy nie siedzieli przy naszych komputerach? Gdybyśmy nie dzwonili do różnych miejsc, gdybyśmy pewnych rzeczy nie ustalali? Więc pojęcie tego spracowania i wartościowania pracy, oj, w tym świecie zostało tak zagmatwane, że tak jak już powiedziałem, te osoby, które powinny mieć największy szacunek, mam na myśli kobiety niepracujące, ale wychowujące dzieci, pracujące, tak zwane gospodynie domowe, powinny być na jednym z pierwszych miejsc w moim odczuciu jako te, które pracują, które się krzątają, które dbają o to, żeby dom, żeby rodzina była zadbana. Ale tak nie jest. Tego się nie docenia. No właśnie, spracowani ludzie. To do spracowanych Jezus kierował swoje zaproszenie. To jest ciekawe, żeby na to w pierwszej kolejności zwrócić uwagę. Ale wiecie, ja nie dzisiaj o fizycznym spracowaniu, o fizycznym zmęczeniu chcę mówić. Bo nie trudno zauważyć, że jest wielki obszar i olbrzymi zakres ludzi, którzy są przemęczeni, zmęczeni, spracowani w sferze psychicznej, duchowej, którzy są po prostu przygnieceni. Zapewne z mitologii słyszeliście o takim człowieku, półbogu Syzyfie. Czy ktoś nie słyszał o Syzyfie? Nie widzę, wszyscy słyszeliście. No właśnie, co z tym Syzyfem było? Ano został skazany na to, aby wytaczać ciężki głaz na szczyt wysokiej góry. I toczył bidak ten kamień do góry, inni mu się przyglądali, a gdy już się wydawało, że w ostatnim momencie sięga tego szczytu, coś się wydarzyło. Omsknął mu się palec, pośliznęła się noga czy coś tam i ten kamień poszedł z powrotem tam, gdzie był na początku. Wiecie, ile mamy Syzyfów? Ja powiem, że mamy wielu Syzyfów tu na tej sali. Ludzi, którzy raz za razem podejmują wysiłek, aby z czegoś wyjść, aby z czymś sobie poradzić.
Ja wiem, że ja bardzo często widzę siebie, swoje własne życie. Nie lubię prosić o pomoc. Dam sobie radę. Jeżdżąc po różnych miejscowościach, miastach, w kraju, za granicą, ostatnią rzeczą, którą bym chciał zrobić, no teraz GPS to troszkę pomaga, ale kiedyś go nie było. Ostatnią rzeczą byłoby, żeby się zatrzymać i zapytać kogoś, którą drogą wyjechać do właściwego miejsca. Nie znosiłem tego. Podejmowałem prób. Czasami jeździłem w te i nazad, nie mogąc się połapać. Najgorszym miastem, które pamiętam, to był Olomouc w Czechach. Jeszcze stąd jadąc do Wiednia, czy tam gdzieś w kierunku Pragi, to przez ten Olomouc jakoś mi zawsze się udawało, zapamiętałem drogę. Ale z powrotem zawsze mi omsknął ten jeden zjazd przed takim wiaduktem w prawo i jak ominąłem go, wjechałem gdzieś tam. Pamiętam, wracałem kiedyś z jakiejś konferencji ze świętej pamięci już Michałem Chydzikiem i mówię mu przed, zbliżamy się do Olomouca, słuchaj, pilnuj znaków czy coś, ale była noc, więc te znaki w Czechach to też takie śmieszne. Nie wiem, ktoś z was był, to wie, że niebieska tabliczka, blady, biały jakiś tam napis i kierunek to nie jakaś taka wyraźna strzałka, tylko taki dziubek malutki. Z prawej strony, z lewej albo z góry, wiadomo było, że w lewo, w prawo albo do przodu. Zauważyć to jeszcze w nocy było przynajmniej dla mnie to trudne. No i oczywiście ani ja, ani on nie trafiliśmy na właściwy wyjazd. I po pół godziny jeżdżenia po Olomoucu mówię, wiesz co, jadę w pierwszą lepszą drogę na jakieś rondo, skręcam, tak na azymut pojechaliśmy. No i przejechaliśmy. Pamiętam, serpentyna, las, jakieś tego. Michał mówi, ty słuchaj, tutaj był zakaz ruchu. Ja mówię, nie widziałem tego, nie zauważyłem. No ale nic, no pojechaliśmy, przejechaliśmy, wyjechaliśmy gdzieś na północy od Ostrawy. A mieliśmy w Cieszynie, do Cieszyna dojechać. No więc tak się złożyło. Potem od braci z czeskiego Cieszyna dowiedziałem się, że przejechałem przez najbardziej strzeżony wojskowy teren. I że nas tam nie zatrzymano i nie aresztowano, to był cud. No ale to inna sprawa. Właśnie, człowiek ma to w sobie, że ja sobie dam radę. Ja nie potrzebuję pomocy. Ja nie wyjdę z potrzebą i prośbą o modlitwę, aby mnie wesprzeć w modlitwie. Dlaczego ja mam się przyznawać, że mam jakiś problem, jakąś słabość? Dam sobie radę. Wielu ludzi związanych nałogami, różnego rodzaju nałogami, bo tylko mówimy o alkoholizmie, mówimy o jakichś tam narkotykach, nałogów jest cała masa. Ja sobie przecież z tym dam rady. Ja nad tym panuję. I jak ci się wydaje, że już prawie osiągnąłeś panowanie nad tym wszystkim, naraz wszystko i znów od nowa. No to zabiera się za rozwiązanie tego problemu od początku. Pchasz ten kamień do góry. Męczysz się. Stajesz się coraz bardziej spracowany. A człowiek spracowany w ten sposób, cykliczną pracą, coraz bardziej jest zrezygnowany. Coraz bardziej przekonuje się, że się do tego nie nadaje, że po prostu jest człowiekiem nieudacznikiem. Nie jeden raz przy różnych okazjach wspominałem naszego już też nieżyjącego sąsiada, który 17 razy zdawał egzamin na prawo jazdy. To było coś niezwykłego. 17 razy, ale zdał, ale potem jeździł. To, że przy okazji wyciął jedno czy dwa drzewa na swojej posesji, bo mu akurat do garażu nie pasowało, a potem pomimo wycięcia tego drzewa brama była nie w osi bramy garażowej, więc przerobił cały płot, no i potem jakoś trafiał właśnie do tego garażu, chociaż czasami trzeba było mu pomóc, żeby wycofać z tego garażu, bo miał z tym problemy. Determinacja, zawzięcie powoduje, że człowiek się męczy. Ilu ludzi spotkałem
którzy zmęczeni są oczekiwaniem na napełnienie Duchem Świętym. Próbowali raz, próbowali drugi raz. Wydawało się, że już. Dar mówienia języków się pojawia. Ale jeszcze nie to. Nie tym razem. Za trzecim, za piątym razem, słysząc wezwanie, to nie jest dla mnie. Nie, nie pójdę już. Zrezygnowany jestem. Słuchajcie, miejsc i obszarów spracowania dla naszej duszy, dla naszej psychiki jest tak bardzo wiele. A Jezus stoi i mówi: pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani. Pójdźcie do mnie. I tu chciałbym zatrzymać się na sekundę nad tą kwestią, do czego zaprasza nas Jezus? Do czego zaprasza ludzi, którzy są spracowani, którzy są zmęczeni tym życiem, tymi zmaganiami, tym szarganiem się, pokonywaniem tych trosk czy problemów, które się pojawiają w naszym życiu. Jezus mówi: pójdźcie do mnie. Czy jemu chodzi o to, żeby mieć miłe towarzystwo koło siebie? No jak miłe, jak to są ludzie właśnie tacy, spoceni, zmęczeni, bliscy rezygnacji całkowicie. To nie jest ciekawe towarzystwo. W Jezusowym zaproszeniu pójdźcie do mnie tkwi: zbliżcie się do mnie. Nawiążmy ściślejszą relację, społeczność ze sobą. Bracia i siostry, my potrzebujemy ciągle na nowo zbliżać się do Jezusa. Potrzebujemy każdego dnia mieć bliską z Nim społeczność. Autor listu Jakub pisze, że jeśli my zbliżymy się do Boga, to On odsunie się, żeby ten dystans był większy, żeby sprawdzić naszą gorliwość i taką tendencję prawdziwą, czy rzeczywiście chcemy się do Niego zbliżyć. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się ku Wam. Czy oznacza to, że jak raz narodziłem się na nowo, jak raz przeżyłem coś z Bogiem, z duchowych rzeczy, to już jestem tak blisko, że już nie muszę się do Niego zbliżać? Absolutnie nie. To jest wyzwanie, które stoi przede mną i przed Tobą, przed każdym z nas, abyśmy zbliżali się do Boga. I dzisiaj to jest zaproszenie, które Jezus stawia przede mną i przed Tobą. Ale pytanie, tak jak podałem na początku, na co zwrócisz najpierw uwagę? Jezus mnie zaprasza. Aha. Nie mam tutaj nic. Moja żona zawsze sprawdza, czy jakichś siwych włosów tu nie ma, żebyś wyglądał. Jezus dziś nie będzie patrzył, czy ci łupież spadł z głowy, czy masz gdzieś pomiętą koszulę, czy marynarkę, czy masz krawat, czy nie masz. Całe szczęście, że nie macie, bo ja jestem wtedy też usprawiedliwiony, bo moja żona jest wyznawcą krawata. Jak jest krawat, to jest, nadajesz się do kościoła, a jeszcze tym bardziej za kazalnicę. Jezus chce mieć z Tobą i ze mną bliską społeczność. A to wszystko zewnętrzne jest mało istotne. Ale nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że przez wieki, przez lata kształtowany jest sposób myślenia, jeśli chodzi o zbliżanie się do Boga, czy uczestnictwo. Ja nie chcę powiedzieć, że powinniśmy w ubraniach roboczych, splamieni, brudni, spoceni, bez prysznica przychodzić na te zgromadzenia. Nie, to jest odświętne, to jest szczególne zgromadzenie i powinniśmy się postarać w miarę możliwości mieć odpowiednie ubranie. Ale symbolicznie chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Kiedyś jako mały chłopiec z ojcem chodziłem do kościoła. Niektórzy z was wiedzą, że wywodzę się z luterańskiego, ewangelickiego kościoła i z miejsca, w którym mieszkaliśmy. Nasz kościół około 40 minut piechotą trzeba było iść z dwóch sztorów kolejowych. No i kiedyś tak idąc sobie razem z ojcem, on opowiada mi: wiesz, jak byłem taki jak ty,
to z wioski do kościoła, który był w sąsiedniej wiosce, ja chodziłem boso, a buty niosłem w ręce. A gdy już byłem blisko kościoła, to w potoku obmyłem nogi, stopy, a potem ubrałem buty, żeby elegancko wejść do kościoła. I wtedy to oczywiście był jakiś taki pouczający obraz dla mnie, że och, jaka to była wtedy bieda i tak dalej, bo ja mogłem w butach, w sandałkach czy w jakichś tam iść o buty z ojcem do kościoła i nie było to już problemem. Ale za tym kryje się pewien obraz, mentalność. Bo na bosaka wejść do kościoła? Jeszcze z zawłoconymi czy brudnymi nogami, bo przechodziło się przez różne miejsca? To nie przystoi. Tak nie można. I to obrasta w różnego rodzaju taki trend, takie coś. Dzisiaj ta oprawa zewnętrzna staje się tak ważna, że sedno sprawy zbliżenia się do Boga staje się tak drugo, trzecioplanowe, czy że w ogóle niezauważalne. Pamiętam czasy, kiedy w różnych takich spotkaniach wychodząc ludzie mówili, a ta miała dzisiaj nową sukienkę, a ten miał chyba nowy garnitur, a ten to miał, a ten tamto miał, a ten tak wyglądał. A wszyscy wychodzili z nabożeństwa. Wychodzili z rzekomej społeczności z Bogiem. Jezus więc kieruje rzeczywiste i prawdziwe zaproszenie dla każdego z nas. To pierwsza sprawa. I to chciałbym bardzo mocno podkreślić. To spracowanie, o którym mówiłem, dotyczy wysiłków, które nie przynoszą rezultatów. Masz takie coś, miałeś kiedyś udział w swoim życiu, że coś robiłeś, napracowałeś się i rezultat mizerny. Wczoraj przez cały dzień słyszałem jakąś pilarkę, jakieś narzędzie. Nie byłem pewny do pewnego momentu, gdzie to jest uruchamiane. Wreszcie żona mi podpowiada, że syn nasz, który niedawno wyremontował sobie mieszkanie, sypialnię, wycina w suficie na nowo różnego rodzaju otwory, bo stropodach z góry zaczął przeciekać i nad tą błoną, którą tam dał, później ocieplenie, znaczy izolację termiczną, kilka litrów, mówi 6 do 8 litrów wody mu się wylało wreszcie, a wcześniej mu to tylko przeciekało i kapało przez sufit, który zrobił. Praca, wysiłek, który poszedł na marne. To spracowanie. No, jeszcze są to takie właśnie fizyczne prace. Ale jeżeli to są sprawy natury duchowej, natury wewnętrznej, to naprawdę potrafi przygniatać. Drodzy, takie rezultaty, których się spodziewamy, że w małżeństwie sami sobie damy radę, aby wyjść z jakiegoś kryzysu, że damy sobie radę z dziećmi czy w życiu osobistym. A co z poczuciem winy, które ciągle nawraca i nawraca? A co z poczuciem tego, że już ci niejednokrotnie mówiono, że masz sobie samemu wybaczyć, bo Chrystus ci wybaczył? A gdy tylko pozostajesz sam na sam, przychodzi nieprzyjaciel i mówi, a jednak widzisz, zrobiłeś. I cała radość zbawienia, cała euforia uwielbiania, wszystko to osiada. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, zbliżcie się, nawiążmy bliższą społeczność. To jest coś bardzo istotnego, abyśmy na to zwrócili uwagę. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zaproszenie Jezusa, to On nie tylko do spracowanych się zwraca. On się zwraca do ludzi obciążonych. Bagażem swojej przeszłości.
pewnymi ciężarami, które z nami pozostają. To mogą być kwestie nieprzebaczenia. To mogą być pewne zranienia, których doznaliśmy lata, lata temu, jeszcze zanim poznaliśmy Boga i Ewangelię. To mogą być różnego rodzaju sprawy, które jak plecak są z nami. I dokądkolwiek byś się nie udał, gdziekolwiek byś nie poszedł, to obciążenie idzie razem z tobą. To pozostaje. Tego się nie można w jakiś sposób pozbyć. Jezus mówi, wszyscy, którzy jesteście obciążeni czymkolwiek, coś, co jest ciężarem, co cię przygniata, co na samą myśl, że sobie o tym przypominasz, tracisz radość życia. I nie wiesz, jak dalej. Jest ci ciężko z tym. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie z tym do mnie. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale mówi, abyśmy biegli. No ale jak możesz biec, mając obciążenie? Dlatego mówi, porzuciwszy wszelki ciężar i grzech. Zwróćcie uwagę, że autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale rozdziela, że ciężar wcale nie musi być twoim grzechem. Owszem, grzech, w którym w dalszym ciągu cię w jakiś sposób usidla, może być twoim obciążeniem. Ale on rozróżnia obciążenie i grzech. Obciążenie wcale nie musi być grzechem, ale spełnia swoją rolę, aby spowodować, że jako chrześcijanin nie biegniesz, ale powłóczysz nogami, ledwo wleczesz się gdzieś tam z tyłu. Pójdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani i obciążeni, mówi Jezus. Ciężary, tak jak powiedziałem, nie muszą być więc grzeszne. Niezadowolenie to ciężar. Niezadowolenie z tego, że coś nie jest tak, jakbym ja sobie to widział. Narzekanie. Słowa rezygnacji. Mam tego serdecznie dość. Przypisywanie sobie prawa do korzystania ze wszystkiego, co życie przynosi. Ale ze względu na chrześcijaństwo nie wypada, no w związku z tym brzemię. No tak, jako chrześcijanie musimy nieść te swoje brzemiona, ciężary. Nie musimy. Tego Biblia nie mówi, żebyśmy je brali, tylko żebyśmy je złożyli. Żebyśmy mogli biec, patrząc na Jezusa. Drodzy, mógłbym rozwijać dalej tę myśl, ale nie chcę, dlatego że coś więcej jest w tym zaproszeniu. A więc ono jest skierowane do spracowanych i obciążonych, ale jest ono skierowane, aby nawiązać, tak jak powiedziałem, tą bezpośrednią relację i bliskość z Jezusem. No dobrze. On nie zwraca uwagi na to, w jakim jesteś stanie, gdy się do Niego zbliżasz. On nie zwraca uwagi na to, czy w czystym ubraniu podchodzi do Niego cudzołożnica. On nie patrzył na to, czy w galowym mundurze Zacheusz, celnik, zaprasza go do jego domu. To nie były kryteria, na które Jezus zwracał uwagę. Dla Niego ważne było to pragnienie zbliżenia się. Ci ludzie byli naprawdę ludźmi, którzy nie nadawali się na zaproszenie i do społeczności z Jezusem w oczach tego świata. W oczach tych, którzy mienili się być religijnymi ludźmi. Ludźmi, którzy mają społeczność z Bogiem, albo przynajmniej próbują ją w jakiś sposób kultywować. A gdy widzieli Jezusa siedzącego, jadającego z celnikami, z prostytutkami, z cudzołożnicami, nie rozumiejąc tego, zaczęli go krytykować. Drodzy, to jest
coś bardzo charakterystycznego, co działo się wtedy, kiedy Jezus chodził po tej ziemi. Wszędzie tam, dokąd poszedł i gdzie spotykał się z ludźmi pragnącymi zbliżyć się do Niego. A wszyscy ci właśnie, których wymieniłem, na których świat patrzył z pogardą, mieli głębokie pragnienie w swoim sercu zbliżyć się do Jezusa. I co? I Jezus mówi, no w porządku, jesteście już teraz blisko, wszystko fajnie. Nie. Jezus miał dla nich pewne rozwiązanie. Ich życie ulegało zmianie. Tam, gdzie był Jezus, następowało uwolnienie, rozwiązanie, wyprostowanie ścieżek życia, unormowanie, przywrócenie godności człowiekowi. Coś, co we własnych oczach ci ludzie już dawno utracili. W bliskiej społeczności z Chrystusem mogli to na nowo odzyskać. I tu powiem więcej, bracia i siostry. Zobaczyłem Kościół Jezusa Chrystusa, który dzisiaj razem ze wszystkimi innymi potrafi krzyczeć i mówić, to jest grzech, tamto jest grzech, aborcja jest grzechem, homoseksualizm jest grzechem. To prawda, to są grzechy, ale o tym świat i wszyscy zepsuci politycy potrafią krzyczeć i mówić. Diabeł też nazywa to złem. A Kościół w tym chórze śpiewać chce dalej. Mówiąc, my w miejsce Chrystusowe spełniamy poselstwo. Przed Kościołem dzisiaj stoi bardzo ważne zadanie. Zadanie, aby rezultat spotykania się z takimi właśnie ludźmi, jak Jezus się spotykał, dokonywał w ich życiu przemiany. Ja rozumiem potrzebę niektórych kaznodziejów, którzy głoszą bardzo mocno, że zielonoświątkowy Kościół powinien się zazielenić, czyli aby dary Ducha Świętego się zaczęły objawiać. Ale dary Ducha Świętego, które się będą objawiać w naszym życiu, to rzecz bardzo ważna i nieodzowna. I nie posądzajcie mnie, że jestem przeciwko. Ale posłannictwem Kościoła jest, aby ludzie, którzy są jak owce nie mający pasterza, tego pasterza odnajdywali. Tam, gdzie był Jezus, gromadzili się właśnie ci, którzy byli w największej potrzebie. A Kościół dzisiaj oczekuje kogo? No nie, niech przyjdą wszyscy. Tylko, że tworząc powszechnie, tworzymy bardzo często taką atmosferę, że później pytają nas, a czy u was wolno pić? A czy u was wolno palić? A czy u was wolno jeszcze robić to czy tamto? A nie, nie wolno. No to nie, to nie jest miejsce dla mnie. To jest gdzieś w tle naszego przesłania dla świata, w którym żyjemy. Chrystus tego nie robił. Grzesznico, najpierw popraw swoje życie, a później przyjdź za tydzień. Celniku, zostaw swoją pracę, a jak się już po prostu wszystko wyprostuje, zapłacasz te wszystkie długi, to pogadamy. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że dzisiaj zauważam w Kościele powszechnie, nie mówię o waszym zborze, ale powszechny trend, że chcielibyśmy stworzyć niebiańskie warunki, niebo na tej ziemi, ludzi świętych, czystych, chodzących bez mazy i skazy tu po tej ziemi. Chcę wam powiedzieć, że to jest największy błąd, który Kościół chce osiągnąć, bo nikt nigdy nieba na ziemi nie zbuduje, ale też nic co ziemskiego do nieba się nie dostanie. Na ziemi jesteśmy w tym ciele, a ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc do nieba nie dostanie się ciało i krew. Ale jesteśmy tu na tej ziemi, w tym ciele i w tej krwi, aby reprezentować nastawienie Chrystusowe.
Nie jesteśmy tu po to, aby krzyczeć i wołać, że grzech się rozmnaża, że takie potworności się dzieją. Och, się dzieją. Ale jesteśmy tu po to, aby swoją postawą, naszym życiem chrześcijańskim, naszą pobożnością sprawiać, żeby ci ludzie bez zaproszenia nawet zewnętrznego lgnęli do Kościoła. Gdzie się zgromadzają? Gdzie się zgromadza Kościół Jezusa Chrystusa? To ja tam muszę pójść, bo potrzebuję Chrystusa. Potrzebuję się z Nim spotkać. Nie potrzebuję religii, nowej formy pobożności. Potrzebują ludzie Chrystusa. A jak Go mają poznać, jeżeli nie przez tych, którym została poruszona służba pojednania? To my, jeszcze raz powtórzę, w miejsce Chrystusa sprawujemy posługę, mówiąc ludziom: jednajcie się z Bogiem. Czyż nie to miał Jezus na myśli? Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Będziecie mieć ulgę. Ja wam sprawię odpocznienie. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, kimkolwiek jesteś, jeśli znajdziesz się w prawdziwej społeczności Kościoła Jezusa Chrystusa, to człowiek taki, który jest naprawdę na ostatnim miejscu, żeby mieć z nim społeczność, znajdzie odpocznienie. Nie będzie wytykany palcem, ale znajdzie odpocznienie. Ktoś powie: no zaraz, to co myślisz, że tak mamy to wszystko przygłaskać i tak wszystko powiedzieć? W porządku, nie martw się, Bóg wszystko wybacza, Bóg wszystkich kocha, ciebie również kocha, więc nie musisz się tym przejmować, co robiłeś, kim jesteś i tak dalej. Czy Jezus to tak zaprasza? Nie. Wiecie, co On mówi? Sprawię wam odpocznienie, ale musicie wziąć moje jarzmo. Kościół jest do tego powołany, aby zaprzęgać takich ludzi do jarzma Chrystusowego. Wiecie, co to jest jarzmo? To jest taka belka, która łączy, ja tak przynajmniej widziałem na rysunku, bo nie jestem z rolnictwem, nigdy nie miałem nic wspólnego, ale tak widziałem, że łączy dwa konie czy dwa woły, żeby wspólnie razem ciągnęły jakiś tam wóz czy orkę. Jarzmo. I z reguły bywa tak, że doświadczony koń czy wół, który już lata chodził, zna ścieżki, wie, jak się należy zachowywać, jak iść prosto, żeby orać ziemię, sprzęga się jarzmem młodszym, który chciałby wierzgać wszędzie i wszystko innego interesuje, tylko nie ta praca. Jezus mówi: ja wam sprawię odpocznienie, ale weźcie moje jarzmo, bo ono jest lekkie. Bo On bierze cały ciężar praktycznie na siebie. On wziął wszelki grzech. On wziął wszelką plugawość. On wziął to wszystko na siebie. Ale to nie oznacza, że w związku z tym ty i ja, czy każdy inny, może w dalszym ciągu, hulaj duszo, możemy żyć jak chcemy. Bóg nam wszystko przebaczy, bo jest pełny miłosierdzia Bogiem. Nie. On mówi: weźcie moje jarzmo. Chodź przy moim boku. Naucz się moich ścieżek. Naucz się, na co zwracać uwagę. Pójdź tą drogą, którą ja chodzę. Niosąc jarzmo Chrystusowe, nie obciąży cię ciężarem, który trzeba ciągnąć. On to zrobił. On, niosąc Jego jarzmo, idąc w jarzmie z Jezusem, nie obciąży cię odpowiedzialnością za twoje winy i grzechy. On to wziął na siebie. Ale idąc w jarzmie z Jezusem, nabierasz coraz więcej Jego cech. I dlatego cudzołożnice przestawały być cudzołożnicami, a celnicy oddawali
wszystko to, co nakradli, wielokrotnie oddawał Zacheusz, dlatego że jego życie zostało przemienione. Chodząc z wiarzmie z Jezusem, jego życie zostało zmienione. Czy zauważyliście, że Jezus kiedykolwiek któremuś z tych grzeszników wytknął jego grzech? Oj, ty złodzieju, o ty krętaczu, o ty grzesznico. To wszyscy otaczający ludzie tak na nich patrzyli, ale nie Jezus. A my dzisiaj w miejsce Chrystusa spełniamy to zadanie. Więc moje i twoje spojrzenie, Kościele, powinno być tego samego typu, tego samego rodzaju. Aby przestać wytykać palcami, a tworzyć atmosferę, do której będą lgnąć, aby wejść w jarzmo Chrystusowe. Bardzo często jednak zauważam, że my najpierw chcielibyśmy, musisz pozdejmować wszystkie obrazki, musisz przestać się modlić do świętych, musisz przestać robić to czy tamto, musisz przestać pić, przestać palić, musisz to, musisz tam. Ten człowiek mówi, wow, to droga za Chrystusem, nie dla mnie. Drodzy, to jest wielka lekcja, którą osobiście widzę tutaj. Dalej Jezus mówi, weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie łagodności i pokory. Biblia Warszawska mówi, że jestem cichy, łagodny i pokory. Uczcie się. Drodzy, ani łagodność, ani pokora nie są atrakcjami, za którymi się rozgląda współczesny człowiek, współczesny świat. Dzisiaj im bardziej głośno krzyczysz, dzisiaj im bardziej jesteś asertywny, stawiasz na swoim, to się liczy. Czasami tak trzeba. Mojego wniosku ZUS nie chciał przyjąć. Bo 30 czerwca złożyłem w formie papierowej. A podobno 24 trzeba było tylko elektronicznie. I oczywiście odpisałem, mówię, to był wasz druk, wasz termin podany do 30, spełniłem swoje warunki i waszym obowiązkiem jest rozpatrzyć. Po półtora miesiąca dostałem odpowiedź. Rozpatrzymy. Oczywiście to są takie sytuacje. Paweł też nie pozwolił siebie ukarać w pewnych momentach, ale to nie ta rzecz, to nie ten obszar. Ja mówię o duchowej sferze relacji w stosunku Chrystusa do grzesznika. A my jako Kościół, abyśmy spojrzeniem Chrystusa i nastawieniem Chrystusa byli przesiąknięci i uczyli się Jego łagodności i pokory i współpracy. A w rezultacie? A rezultat całego tego zaproszenia jest ukojenie duszy. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, czy twoja dusza potrzebuje ukojenia w jakimś obszarze? Możesz zacząć się modlić, oczekiwać, że Pan Bóg, czy Duch Święty przyjdzie, koje twoją duszę, uspokój się. Ja mam dzisiaj nieco inne spojrzenie na to i przesłanie. Zbliż się do Boga. Przyjdź do Chrystusa. Spracowany i obciążony. Weź w Jego jarzmo. Zacznij się uczyć od Niego, Jego łagodności i ciszy. I pokory. A wtedy twoja dusza dozna ukojenia. Tak wiele i tak niewiele. Przyjdź do Jezusa, weź jarzmo i ucz się od Niego. Amen.